22 archidiecezjalne Dni Młodzieży we Lwowie w tym roku były wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, że wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestników. Ponad 500 młodych ludzi przybyło, aby wspólnie się modlić i tworzyć wspólnotę. Po drugie, po raz pierwszy w całej historii archidiecezjalnych Dni Młodzieży właśnie na to wydarzenie powstał chór i oprawa muzyczna. Do udziału zaproszono chętnych z różnych parafii archidiecezji lwowskiej, a zgłosiło się 25 osób, chórzystów i muzyków. Udało się stworzyć chór, w którym wszyscy chętni młodzi ludzie mogli wykazać się swoimi talentami. Warto podkreślić, że zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy archidiecezjalnych Dni Młodzieży wysoko ocenili poziom przygotowania chóru i wszyscy mają nadzieję, że sprawa ta rozwinie się i stanie długotrwałym projektem, który zjednoczy utalentowaną młodzież archidiecezji lwowskiej, aby służyć na chwałę Boga.